Was serdecznie i na ten trudny czas, wchodząc powoli w Wielki Tydzień 2020 roku, chciałbym Wam podarować ikonę krzyża. Podarować w tym sensie, żeby dać krótką katechezę do tego, co ta ikona przedstawia. Druga ikona z drugiej strony przedstawia trędowatego. Bo kiedy człowiek już odzyska wzrok, to zaczyna widzieć swoją rzeczywistość. Zaczyna widzieć, że wcale nie jest taki przejrzysty. Że jego życie jest bardzo zagmatwane. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii Świętego Mateusza. Gdy szedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanom i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Oto słowo Pańskie. Tutaj widzimy człowieka, który jest wyłączony poza społeczność. Trędowaci w Izraelu mieli status społeczny bardzo przykry, ponieważ byli zupełnie wyłączeni z tej wspólnoty. Nie mogli z tą wspólnotą się komunikować, musieli krzyczeć przed sobą: nieczysty, nieczysty. Myślę, że ci, którzy dzisiaj doświadczają kwarantanny albo mieli kontakt z ludźmi chorymi, mają trochę podobne doświadczenie. Robi się to ze względu na bezpieczeństwo innych, ale będąc w tym doświadczeniu, człowiek widzi, że jest upokorzony. I ten upokorzony człowiek z determinacją również, podobnie jak Bartymeusz, przychodzi do Jezusa i prosi, aby został oczyszczony. Jezus, zobaczcie, obie te postacie, one wiedzą, czego chcą. Zobaczywszy swoją rzeczywistość, wiedzą, czego chcą od Jezusa. Tylko tutaj mamy drugą ikonę modlitwy. Jezus chce, aby ten człowiek został oczyszczony. Zapraszam Was do tego, żeby patrząc się na swoje życie, nawet na swoje grzechy i słabości, mieć taką ufność, czy Pan Bóg naprawdę kocha Ciebie i chce Ciebie oczyścić z tych grzechów, że pomimo tych grzechów chce przychodzić do Ciebie, tak jak Jezus Chrystus nie odrzuca tego człowieka, który pada przed Nim na kolana. Kolejna scena, którą przedstawia ikona krzyża, kolejna ikona, która tutaj jest wpisana, to spotkanie Jezusa z Samarytanką. Ta Ewangelia, którą teraz przeczytam, jest dosyć długa, ale jak wspomniałem na początku, warto ją wysłuchać, przypomnieć sobie, tym bardziej, że w czasie Wielkiego Postu, w jedną z niedziel Wielkiego Postu, jest ona nam podarowana podczas liturgii Eucharystii. A kiedy Pan dowiedział się, to z Ewangelii Świętego Jana, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz jego uczniowie, opuścił Judeę i poszedł znowu do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około godziny 6. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, aby zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się wzajemnie. Jezus odpowiedział jej na to: O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: Daj mi się napić, prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej?
Czy Ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie i On sam z niej pił i Jego synowie, i Jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem, tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział, idź zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów i ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali Bogu cześć na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, wierz mi kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, aby czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi wam, nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc, Rabbi, jedz. On im rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą, czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie, jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żnęli to, nad czym się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki jego słowu. A do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie. Ten długi fragment Ewangelii jest bardzo piękny i na pewno można by z godzinę na ten temat mówić, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę w tym szczególnym czasie na to, że Jezus po pierwsze przychodzi do Samarii, czyli do takiego miejsca, które jest pogardzane, było pogardzane przez Żydów z powodu synkretyzmu religijnego, który tam się dokonał w Samarii. Nie chcę wchodzić w szczegóły, żeby nie zgubić myśli. I rozmawia z kobietą, mówi do niej, daj mi się napić. Znaczy mówi, jaką masz wodę? Pokaż, co jest w twoim sercu.
I kobieta zaczyna z nim dialog o sprawach takich, można powiedzieć, poważnych, duchowych. Ale w tym dialogu Jezus nie daje się zbić, można powiedzieć, z tropu i żeby doszło do tego, o co mu tak naprawdę w tym spotkaniu chodziło, i pyta ją o męża. I okazuje się, że ta kobieta miała wielu mężów i to jest pewna figura ludów, które zamieszkiwały ziemię Izraela, zanim wszedł tam lud wybrany. To jest figura również tych wszystkich trudności, które my nosimy w sobie. Są różne katalogi grzechów, jest 7 grzechów głównych, które ten katalog najbardziej nam znany. Ale generalnie mamy taką tendencję, każdy z nas, do tego, żeby mieć wielu mężów, żeby mówić Baal, to znaczy mąż, do różnych rzeczywistości w naszym życiu, które stawiamy ponad Panem Bogiem. I ta kobieta, mimo że zostało to w niej zdemaskowane, nie została upokorzona. Jezus Chrystus przez to, że przychodzi do niej, rozmawia z nią, dialoguje z nią, daje jej światło na sytuację, w której się znalazła, i ona przyjmuje to orędzie Jego miłości, przyjmuje tą wodę życia, która płynie z Jego słowa. Dlatego zapraszam Was, żeby w tym czasie też zobaczyć, że to wszystko, z czym się zmagamy, te 7 ludów w nas, które Izrael miał wytępić, zanim wszedł do ziemi obiecanej, te wszystkie rzeczy, które stawiamy na miejscu Pana Boga w naszym życiu, myślę, że już przekonaliśmy się, że nie dają nam szczęścia i że jest teraz ten czas taki, myślę, szczególny, żeby to zweryfikować i na nowo Boga postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu. Samarytanka później, kiedy idzie do miasta, zaczyna opowiadać o tym, co się wydarzyło, i ludzie są poruszeni, ponieważ ona mówi swoje doświadczenie, nie mówi jakiejś wielkiej teologii o Bogu, tylko mówi swoje doświadczenie tej miłości, której doświadczyła, tego przyjęcia, które doświadczyła, i to robi wrażenie na innych Samarytanach, dlatego są przekonani, że Jezus rzeczywiście jest Mesjaszem. Jeszcze jedna taka rzecz, myślę, która jest dla nas ważna teraz, kiedy jest bardzo trudno chodzić do świątyni, do kościoła, nie? Że Bóg naprawdę chce mieć nasze serce i że możemy oddawać cześć w duchu i prawdzie, i że tak jak jest w tej Ewangelii, już jest ta godzina, że teraz się weryfikuje to, czy rzeczywiście nasze serce jest skierowane ku Niemu. Święta paschalne to są święta radosne. My dzisiaj mamy wiele powodów do zmartwienia, ale chcę powiedzieć, że Chrystus zmartwychwstał. Naprawdę zmartwychwstał. Siedzi po prawicy Ojca, wstawia się za nami i przyjdzie powtórnie. To chcę podkreślić z mocą, dlatego że z pewnością to, co dzieje się dzisiaj w świecie, jest przygotowaniem na powtórne przyjście Chrystusa. Ja nie chcę powiedzieć, że ono zaraz nastąpi, ale każde pokolenie ma swoje znaki eschatologiczne, które mają to pokolenie uwrażliwić na to, że jesteśmy tutaj na spacerze, na pielgrzymce, i że nasze życie jest bardzo kruchutkie i że się kończy. I że przyjdzie ten moment, że z Panem Bogiem będziemy mogli się spotkać. Ci, którzy Go kochają, tęsknią za Nim, będą przeżywali Dies Natalis, to dzień urodzin wtedy. Natomiast ci, którzy są od Niego daleko, potrzebują, aby mogli przez nasze pośrednictwo również, przez doświadczenie tego, że będą kochani przez nas, doświadczyć miłości Boga. Życzę Wam dobrej Paschy. Niech te święta będą błogosławionym czasem, żeby nie stracić wiary, żeby nie zwątpić w miłość Boga, żeby przekonywać się, że On jest i Maranata, może na tą Paschę. Przyjdź, Panie Jezu.